Siemanko, 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 cześć, witajcie moi kochani, witam z bardzo, ale to bardzo serdecznie. Znowu będzie słonecznie, znowu będzie pięknie, super. Teraz się nas to nie interesuje w ogóle. O, teraz życie będzie chciało utrudnić życie. Życie chciało będzie mi utrudnić życie, tak? To ma sens. Definitywnie. Okej, okay, przepalamy. Ale mamy dużo do zbierania tego. Przy okazji, tak. Robimy to. Let's do this. I tu jeszcze dwa. Nice. To będą ostatnie, jakie potrzebujemy do zrobienia. Jest Sunday. Więc będziemy mogli sobie na spokojnie pójść do Piera i tam sprzedać niepotrzebne materiały, a później pójść do bodajże Robin i zażądać ulepszenia domu. Serio. Taki jest plan, kurde, taki jest plan. Takie jest, kurde, życie. I przy okazji, czy mamy coś do ulepszenia? A właśnie, chciałem, kurde, ulepszyć jeszcze siekierę. Czy zbierzemy 5000 niby jakimś cudem? Jest jakaś szansa na to w ogóle? Prawdopodobnie nie ma żadnej. Nie, tego nie musimy brać, chociaż w sumie... Nie, no po co? Idziemy sprawdzić, ile zarobimy. Fajnie byłoby zarobić właśnie tak dużo, żeby móc kupić sobie wszystko, ale nie wymagajmy zbyt dużo. Ależ mamy spicy berry. Uhu. A, o 9. He. Fajnie się bawicie. O! Purple mushroom, mushroom. Okej, on się dopieprzy. Dzięki, żebyś mi idzie, no i kur... Więc dobra, to pójdę już tutaj. Fajnie byłoby... W sumie ulepszyć już tą siekierę. Może najpierw ulepszymy, a później dom. Zresztą nie, dzisiaj będziemy musieli do domu mieć drewno, więc nie możemy tak zrobić tego. Nie mamy drewna dość dużo. Będziemy musieli dom poogarniać najpierw. No ale tak czy siak posprzedajemy to wszystko. Okidoki. To co masz fajnego takiego? Ile melony rosną? Takie pytanie. 12 dni. Dobra, to już się nie zdążą zrobić. Sprzedajemy to. Dobra, 10 tysięcy mamy. A resztę rzucimy do skrzynki oczywiście. Tu. Dobra. Teraz tak. Bierzemy siekierę. Albo w sumie nie bierzemy jej na razie. Musimy odłożyć kwarc, odkładamy. W sumie to też tutaj odkładamy. Dobra, to odkładamy, po co nam na razie to. Sztabki złota fajnie, że mamy, ale to nie jest takie ważne. Stone, ok, niech sobie będzie. To możemy odłożyć, to zbierzemy sobie ze sobą. Poukładajmy jakoś to normalnie. Dla mnie to nie jest normalnie. W sumie tak sobie pomyślałem teraz. Właśnie, a jak tutaj nam wygląda ta sprawa? Aha, nic tutaj się nie zebrało, tak? Nie wiem, kiedy to się w ogóle pojawi.
Nie wiem, jak to trwa, czy to w ogóle jest możliwe, czy coś zrobił, dobrze zrobiłem, może źle zrobiłem. Okidoki. Lecimy do samego dołu, albo w sumie zaczniemy od tego tutaj drzewa. Dobra, i tu jeszcze jedno drzewo. Są takie małe i duże i później jeszcze kłoda leżące na ziemi. A, dwie nawet kłody. No, tak czułem, że będą sztabki już. Dobra, jeszcze jedno wrzucimy. Weźmiemy jeszcze kwarc. Również poprzepalamy. I teraz tak, potrzebujemy na pewno dwa spinklery. Pewniaczek. Je rozkładamy tutaj. Teraz już wszędzie będzie, kurde, świetnie. Hehe. Tutaj się ukryło. O Jezu, ile to drewna będziemy musieli ściąć. Ja nie mogę, jak my to poogarniamy, to będziemy, kurde, takimi królami. Gdzie to jest miejsce w ogóle? Ten gość miał tyle działki, że mógł sobie sprzedać tą samą działkę i kupić mu cały ten Mojal Corporation. Tyle on tutaj, kurde, forsy ma w tej działce. Masakra. Już nie mówię, że na tych działkach jest tyle materiałów, że to jak dobrze pokopiesz, to może na tropę znajdziesz. Dawaj tutaj, kurde, drzewka. Nie wiem, ile drewna potrzebujemy w ogóle. Pewnie dużo. Tego się nie spodziewałem, wiecie? Ty masz kopać. W sumie ścinać bardziej. Dobra, to lecimy. Czas, kurde, ulepszyć. Zdążymy w ogóle w niecałą godzinę do kowala? Może się nie udać. Pewnie, że się nie uda, kurde. Ale spróbujemy. Jak coś, to pójdziemy gdzie indziej jeszcze. No nie, na styk zabraknie. No kurde. Ech, fuck you. Lia. Fuck, Lia, gdzie jesteś? Cześć, Emily. Emily. Siemano. No w sumie dzisiaj nic nie załatwiliśmy. Ani tego, ani tego. A może w końcu spotkamy Lię? I zobaczymy, ile potrzeba materiałów do zrobienia domku lepszego. Aha, ona już skończyła robotę. Fajnie. Kabeka. Właśnie, jeszcze wpieprzylibyśmy się w sumie do kopalni na chwilę. Tak wiecie, tylko na chwilkę.
Jeżeli jakimś cudem może by się udało, to byśmy mieli na przykład kilka złóż złota obok siebie i byśmy po prostu je wzięli. Nie mam żadnego żarcia. No coś tam mamy ewentualnie, ale no niezbyt wiele. Carolina. No siema. To lecimy, lecimy do kopalni na chwilę. Jakieś złoto może. Złoto może jakieś. Jest. Okej, okay. Nie ma, to nie ma, wychodzimy. O, albo idziemy jeszcze niżej. Okej, okay, zrozumiałem tą aluzję, wychodzę stąd. Jestem taki zmęczony, że uhuhu. Halo, gro. Pozwól mi stąd wyjść. Dobra. Ile? 12, spoko. Zawsze dwie sztaby więcej. Ile mamy sztaby w ogóle? Dwie, znaczy trzy. Spinklery mamy wszystkie, to jutro moglibyśmy chyba ulepszyć już na złoto. Chyba, że nie da się tak przesekiwać co dwa. Fajnie, żeby było, gdyby się dało, bo moglibyśmy w sumie siekiery ulepszyć od razu na złotą. Też fajnie byłoby też, kurde, kill-off mieć ulepszony. No ale kill-off nie jest taki ważny w tej chwili. W tej chwili mamy wszystko zrobione, co trzeba, tylko potrzebujemy właśnie siekierę ulepszyć, no. Myślę, że tak. Ciekawe, ile by to kosztowało w sumie, wow. Ej, to może kosztować mnóstwo pieniędzy. Nie mam pojęcia, czy będzie nas stać w ogóle na to. Bo chciałem już sobie dom ulepszać, a tu nagle się okaże, nie ulepszasz domu, bo musimy, kurde, nie wiem, wydać miliard pieniędzy. Chyba, że kill-off na złoty, a siekierę na srebrną. No nie wiem. Bo nie wiem, czy to jest takie ważne w sumie. Dobra, ale to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinku z gry Stardew Valley. Zobaczmy jeszcze, ile zarobiliśmy. Jest, 600. Do usłyszenia. Cześć.